Na wstępie chcę Was zachęcić do zostawienia subskrypcji, jak i dzwoneczka, dzwoneczka po to, abyście otrzymywali właśnie powiadomienia, ponieważ bez dzwoneczka otrzymujemy powiadomienia od czasu do czasu, nawet sam YouTube nam tutaj daje taką informację. A aktywowany dzwoneczek wygląda w następujący sposób. Zapraszam Was serdecznie jeszcze na mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie. Wbijcie również na mojego fanpage'a, do którego link znajdziecie w opisie, będziecie tam na bieżąco informowani o nowych vlogach. Zapraszam również do zostawienia łapy w górę dla rozgłosu tego filmu. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj zaczynamy pozytywną energią, oczywiście kierownicy na pierwszym tle. Jest pięknie, słońce świeci, znaczy może nie jest ciepło, ale jest 7,5 stopnia, co przy ostatnich minus coś tam, wiatr w łysinie, bo okno otwarte, bo można. Ja lubię jeździć z oknem otwartym, więc jeżdżę z oknem otwartym i wiatr w łysinie jest. Więc także jutro jedziemy do Zakopanego, jeszcze dzisiaj jest Dziękowiec, zaraz Wam pokażę mój asortyment zakupowy i tak już częściowo, że tak powiem, się zmniejszył, ponieważ jest Dzień Kobiet, więc ten asortyment musiałem porozdawać częściowo, prawda? Kręcony dzień Wam powiem. Dopiero jem właśnie pierwszy porządny posiłek, z którym będzie tuńczyk w puszce. Taki o. No to jest dobry tuńczyk, on jest chyba z Biedronki, z Lidla, ale zobaczcie, ma 25 białka, więc jest bardzo przyjemny. Fajny, chociaż nie jest z Biedronki albo z Lidla, myślałem. No w każdym razie jest dobry. Tutaj mamy bułeczkę, taką mini, jak to się nazywa? Bagietkę, majonez i takie kanapeczki sobie zrobię, bo dopiero 17 jem pierwszy porządny posiłek. Wiem, że tak się nie powinno robić, wiem. Tak, widzicie różnica między datami, czyli terminem, tu mamy 23 luty, tu już 9 marzec, ale w każdym razie jest 90 kilo już, więc taki pierwszy punkt, pierwszy cel jest osiągnięty. Pierwsza stacja, że tak powiem, no i oczywiście lecimy dalej. Tymczasem jedziemy do Zakopanego, właściwie do Kościeliska na 2 dni, właściwie no, na weekend. Dzisiaj piątek jedziemy i w niedzielę wracamy. Dobra, jesteśmy na miejscu, więc teraz Wam pokażę nasz apartament, czyli tak, mamy saunę, która się już grzeje, jak widzicie, już mamy 37 stopni. Nie będę wchodził, żeby temperatura nie uciekała. Się dość szybko grzeje, bo przed chwilą przyjechaliśmy, było 21, jeszcze jest 38. No i tak, co my tu mamy? Mamy łazienkę. Ładne światełko jest. Pomijając ten fakt, tu mamy sypialnię. Gdzieś tu się światło zapala. Ogólnie bardzo klimatyczny. Mamy kuchnię. Wszystko jest w drewnie. Telewizor, PlayStation, także bardzo fajnie. Elektryczny kominek. No i gry na PlayStation w dość dużej ilości. Nawet to takie coś do kręcenia, do śpiewania, no nieważne do czego. Ale jest wszystko na swoim miejscu, jak widać. Zajebisty, naprawdę zajebisty i cena za dwie noce to 380 czy tam 400 zł. Czy jakie są zajebiste szafki, albo jestem taką cebulą i nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem, albo nie słyszałem. Naciskamy i ona się sama otwiera. W sensie zamykamy i ona się sama domyka powoli. Są nawet takie silniczka, bo na przykład przed chwilą otworzyłem jedną, to mi dwie wyskoczyły. I tak się zdziwiłem, do czego mi się otwierają szuflady, nie? Po kolei, ale... Obok naszego apartamentu możemy tankować wszelkie napoje, wszelkie paliwo każdego rodzaju. Jesteśmy na redukcji, więc nie będziemy tankować. Właśnie jesteśmy w trasie... Czekaj, dobra. 3, 2, raz. Właśnie jesteśmy w trasie na G2, tak zwaną gubałówkę. Mógłbyś powiedzieć kilka swoich słów. Jest ciężko. No mów! Na jedzeni. I my idziemy pieszo, a nie kurwa jakimś tam... Jak jakieś pizdy, nie? No właśnie, idziemy pieszo. Trzeba spalić zatankowanie, które... No, to co żeśmy wypili i jedli. Warto iść. Można, ale kurwa jak się da iść, a nie... Ja się ślizgam, kurwa. Ale warto.
Jesteśmy już prawie na szczycie. Ledwie żyję, jestem w krótkim rękawie. Tu jest stacja. I tyle. Mamy. Tak, gwiazda. Tu kurwa przyjeżdżasz, druga, trzecia, czwarta, zawsze jest full ludzi i kolejka. Nowy fashion look i chuj. Fashion look? Nie wiem jak to się nazywa. Chcesz być w moim vlogu? Nie, fashion. Nie, skrupa, tak, ja anonimowy jestem, wiesz. Dobra. W internecie, tak. Także jesteśmy z cruisera, mogę wam pokazać jego stopy. Tak. Patrzcie. Ładne. Tak, Filip, tak, pokaż swoje stopy. Moje są w bardzo ciekawych ciapach. Pokaż, co Bartolomie pijemy. Dobra, słuchajcie, już wróciliśmy. Mnie zaczął właśnie męczyć katar i lekki kaszel. Bo jak wchodziliśmy na gubałówkę, to postanowiłem zdjąć kurtkę, bo się zaczynało tak gorąco robić, zaczynałem się pocić, więc postanowiłem zdjąć, żeby mnie nie przewiało. I tak mnie przewiało, bo już lekko się zapociłem, jak ściągałem tą kurtkę. No ale cóż, trzeba dodać oleju teraz do BM-ki, bo coś mi tutaj zażarło, więc lecimy. No gdyby było jeszcze takie pytanko, to jaki olej tutaj leje? Leje olej 5W40, a propos stacji, tak, jedziemy zatankować, bo już się zbliża niebezpieczna rezerwa. Znaczy jeszcze rezerwa to nie jest, aczkolwiek tutaj mi trochę ten wskaźnik świruje, ale wiem, dieslem się nie powinno jeździć na rezerwy, więc lecimy z tym tematem. Dobra, słuchajcie, samochód jest no właściwie świeżo po zatankowaniu. Wlałem tutaj 30 ileś tam litrów. I teraz tak, właściwie to wlałem 30 litrów i jeszcze było przed rezerwą, więc jest tutaj ponad 30 litrów, gdzieś koło 40 litrów jest wlane. I teraz tak, restujemy sobie spalanie, bo tutaj... Czekajcie, gdzie to... Jak to się to... Tak to się to robi. Restujemy sobie to spalanie. To drugie też. Ogólne. No i zobaczymy, ile nam tutaj wyjdzie w przeciągu tych 100 km. Więc także ruszamy. Jest 5, 5, 5, 5.